Sieman Koldziska z tej strony Metsu i witam Was w drugim odcinku z kariery Radosława Majeckiego. Dzisiaj gramy z LKS-em, Rakowem, Jagiellonią, Krakowią i na koniec z Lechią Gdańsk. Pięć spotkań do reprezentacji raczej nie otrzymamy powołania, z tym overallem nie ma się co łudzić. Widzimy tutaj piąte miejsce w tabeli: 13 punktów w pięciu spotkaniach. Tragedii nie ma, ale oczywiście mogło być lepiej. Trzeba pokonać LKS, żeby zbliżyć się do czołówki. No, i bez przedłużania zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobre panowanie nad piłką. Gwilia, jeszcze zagrań do środka. Kafu ma sporo miejsca i czasu. Podaj do Nowikowasa ten na pole karne. Kante, i jeden do zera. Fantastyczne wykończenie po krótkim rogu. I kolejny raz w natarciu Legia Nowikowas. Wycofanie kafu. Nowikowas. Jeszcze Gwilia. Kante i pięknie tym razem Budzyński wyłapuje to uderzenie. Legia strasznie dominuje w tym spotkaniu, Nowikowas, centra na pole karne, wybita piłka, ale niezbyt daleko, Obradowicz, Gwilia, jeszcze Andre Martinsz, Kante, Andre Martinsz w polu karnym i wynik brzmi 2-0 do 0 dla Legii. Jak widzimy ŁKS stara się odpowiedzieć, Bryła ma sporo miejsca i czasu by dośrodkować, Bryła na pole karne, przepuszczona piłka, jeszcze zgarniają Ramirez, gwiazdor ŁKS-u, Sajdak. Sajdak traci piłkę, kapitalny odbiór Jężyjczyka i będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Ramirez wznawia grę. Długo się zastanawia, wreszcie dośrodkował piąstkowanie Majeckiego i będzie kolejny corner. Patrzymy, co tym razem Ramirez wymyśli. Długo się zastanawia. Centralna pole karne, niepewnie Majecki, jeszcze nie koniec tej akcji. Zamieszanie w polu karnym, kto przejmie piłkę. Remi niestety nie zdołał tego zrobić. Piątek. Jeszcze Sekulski. Ale Majecki łapie to w zęby. I koniec tego spotkania. Zwycięstwo 2 do 0. Pewnie zdobywamy 3 punkty. I możemy się szykować do kolejnych spotkań. Jeden strzał złapany, jeden sparowany. Ocena meczowa 6,8. Tutaj zobaczmy statystyki meczowe. Pełna dominacja Legii Warszawa. I gdyby nie bramkarz LKS-u w świetnej dyspozycji, to skończyłoby się naprawdę fantastycznym wynikiem. A tak wygraliśmy tylko 2 do 0. Majecki dwie interwencje, Budzyński 8. Co mógł, to obronił, ale na szczęście nas nie powstrzymał. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Trzecie miejsce w tabeli, to już wygląda zdecydowanie lepiej, ale chcemy być coraz wyżej. No, i nasze miejsce oby było na samym szczycie. Hyun i Duarte dołączyli do Legii Warszawa, nikt nie odszedł, więc to myślę są solidne transfery, jeśli chodzi o okienko transferowe. No, które w tym momencie właśnie się kończy, i możemy szykować się do meczu z RKS-em Rakowem Częstochowa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mecz na własnym stadionie, pinki kibiców i pokażmy, kto jest lepszy. Zaczynajmy! Drugie spotkanie! Dobre podanie po ziemi. Andre Martinsz do środka. Kafu z pierwszej piłki i Lukinias na 1 do 0. Fantastyczna finalizacja Brazylijczyka w polu karnym. Rzut rożny dla Rakowa. Schwarz wznawia grę. Czech centruje na pole karne. Majecki przebił tą piłkę. Kto ją zgarnie, walczy kolew, ale ostatecznie odbierają kantę. I Lukinias rusza tutaj z kontrą fantastyczny rajd Brazylijczyka. Zobaczmy, nikt nie jest w stanie go dogonić, ale niepotrzebnie chyba zwalniał. Chociaż teraz przejdziemy do ataku pozycyjnego. Wszołek, poczekał i świetnie zagrał w tempo. Martinsz, zablokowany odbitka i już jest 2 do 0. A to dopiero 18 minuta. Zaczynamy zabawę. Kante. Świetne panowanie nad piłką w środku. Pola zagraje na skrzydło. Lukinias, który gra fantastyczne spotkanie. Kante. Jeszcze Gwilia. 3 do 0. 36 minuta spotkania. Dobrze Gwilia, panowanie nad piłką kapitalne. Andre Martinsz, Kante, kafu i 4 do zera. Druga połowa też dla nas zaczyna się dobrze. Kante, ładnie tutaj zostawia piłkę. Nowikowas, Arwydas, Nowikowas na skrzydło. Jest Obradowicz, nabiega na piłkę Kante. Czy do środku je? Zobaczmy. Kante jednak po ziemi i broni bramkarz, ale do pustej Andre Martinsz nie miał prawa się pomylić. 5 do 0 dla Legii. Jak widzimy, Raków się nie poddaje i cały czas stara się atakować Szczepański, Kolew. Jeszcze Szwarc, ładne odegranie. Jest Malinowski, ale świetnie ustawiony Radosław Majecki. Odbija tą piłkę na rzut rożny. Legia nie poprzestaje na 5-0, cały czas atakuje Hyun. Sanogo piętkom Hyun i jest 6 do 0. No, powiedzmy sobie szczerze, satysfakcjonujący wynik. Raków jednak do końca walczą o bramkę honorową, nie poddają się, Kun wrzutka w polekarny, no i niestety bramka honorowa 6 do 1. No niestety coś też w powtórce się zepsuło, ale na to wpływu nie miałem. Ostatecznie wygrywamy 6 do 1, straciliśmy jedną bramkę, tam niestety coś w pliku się popsuło, no i widzieliście tylko samą końcówkę tej akcji jeśli chodzi o Raków, udało im się zdobyć bramkę. Na 6 do 1 na otarcie West to był ich jedyny celny strzał. My oddaliśmy łącznie 10 celnych strzałów, a 6 zakończyło się golem. Kafu, piłka, w meczu goli, asysta. Majecki, dwie interwencje, gliwa 4. Co mógł, kto wybronił, ale w tym meczu mógł niewiele. No i przechodzimy dalej. No i tak prezentuje się tabela: po 7 kolejkach 19 punktów, fotel lidera. To wysokie zwycięstwo z Rakowem do tego się przyczyniło, no bo oczywiście mamy świetny bilans bramkowy dzięki temu. Zdecydowanie lepszy niż Lech Gdańsk czy Krakowia. A teraz czeka nas mecz z Jagielonią na wyjeździe. Tam nigdy nie gra się łatwo, ale jedziemy po trzy punkty. Zaczynamy! Dobre tutaj podanie Wójcickiego, jeszcze runie do środka. Imaz, ładnie hiszpan się przedarł. Jeszcze Mudryński, ale takie coś to Majecki łapie na śniadanie. Dobrze tutaj Imaz do środka. Romanczuk rozrzuca grę. Przykril ładnie to opanował. Przykryl rozpędzony, podaje i ma z w polu karnym. Niestety zamienia sytuację na bramkę, 1 do 0 dla Jagiellonii Białystok. Legia jednak się nie poddaje, Kante, ładne panowanie nad piłką, Gwilia, Kante wychodzi na pozycję. Jeszcze kapitalne odegranie do kafu. Kafu w polu karnym. 1 do 1, wracamy do gry, mecz zaczyna się od nowa. Jakिलो, nie idzie po bramkę na 2 do 1. Czy im się to uda Mudryński, Romanczuk, kapitalne podanie i ma sam na sam, ale Majecki idealnie go wyczekał i odbił tą piłkę do boku, czas na nasz atak. Bardzo dobre podanie i Kafu zamienia to na bramkę 2 do 1 dla Legii Warszawa. No i taki wynik nas satysfakcjonuje. No i koniec tego spotkania zwycięstwo 2 do 1. Najważniejsze są trzy punkty. Jeden strzał złapany, jeden sparowany, jedna bramka stracona. Ocena meczowa 7.1. Tutaj możemy przejść dalej oczywiście statystyki, tym razem na korzyść naszych rywali, ale Majecki był bardzo dobrze dysponowany i co mógł to obronił. No i to się ceni. Po to się ma bramkarza Kafu dwie bramki, zawodnik meczu, Majecki dwie interwencje, węglarz 0. No w tym meczu trzeba to powiedzieć jasno, był ręcznikiem. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po trzecim spotkaniu. Trzecie zwycięstwo, fantastyczna sytuacja w ligowej tabeli. Nasi rywale, nawet jeśli wygrają, no i tak będą mieli gorszy bilans bramkowy, więc nam nie zagrażają. Teraz czeka nas mecz z Krakowiem, która ma jeszcze zaległe spotkanie. No i tak naprawdę może być bardzo ciekawie, bo świetnie radzą sobie w obecnym sezonie. Gramy na ich stadionie, pinki kibiców jest po ich stronie, ale miejmy nadzieję, że po naszej są umiejętności. Zaczynamy czwarte spotkanie. Dobrze jak przedziera się... Kapitalne podanie. Van Amersfoort. jak wychodzi na pozycję. Czy do środku Tak jest. Majecki jednak to piąstkuje. Chciałem to łapać, ale ewidentnie gra miała inne plany. Świetnie te Gwilia. Podanie do środka. Kante. Rewelacyjnie obsłużył tutaj podaniem Lukiniasa. Czy będzie centra na pole kardę? Patrzymy. Jednak po ziemi podanie Gwilia. Lukinias. Ależ zagraliśmy tutaj! I jeden do zera Kante. Cóż to jest za gracz w tym sezonie? Lukinias. Bawi się na skrzydle. Lukinhas, zwleka z dośrodkowaniem, zablokowany, jeszcze podanie po ziemi, Kante, ależ obsłużył tutaj w 2 do 0, mamy drużynę, to widać. I rzut rożny, patrzymy, co wymyśli Gwilia w tej sytuacji, mocne dośrodkowanie, Lopez blokuje, jeszcze nie koniec, KFU. i jest tutaj bramka, Andre Martinsz, nie myli się w takich sytuacjach. Stara się tutaj Krakowie odpowiedzieć. Hanka, ładne zagranie, Ulaj! Przedziera się, czy dośrodkuje? Nie. Podaję po ziemi Hanka w polu karnym, ale perfekcyjnie ustawiony Majecki odbija przed siebie, ale jesteśmy w posiadaniu piłki. Lopez, ładne odegranie Portugalczyka Hanka. Jeszcze ulej do prawej nogi, ale Majecki z łatwością to broni. Dzisiaj naprawdę jest świetnie dysponowany, ma pewny chwyt. Jedna z ostatnich szans w pierwszej połowie. Lopez. Zagranie do najbliższego. Van Amersfoort wypuszcza wdowiaka. Wdowiak może dośrodkowywać. Zleka z tym jednak Sheeplak. Jest tutaj Lopez i Bramka na 3 do 1. Krakowia wraca do gry. Legia chce jednak zabić maszenie Krakowi o remisie Andre Martinsz. Jest tutaj Gwilia. Gwilia Kante. Jaki, jaka liga? Taki Kante. Mamy swojego gwiazdora. Showek ładne podanie. Gwilia, wszołek, kante, wszołek, uderza, ale pięknie, peszkowić w tej sytuacji. Popisał się Słowak. Jeszcze tutaj ulej, podaję do Lopeza. Lopez, ulej, możesz dośrodkować na pole karne. Centra dobra, Dimun, ale prosto w Majeckiego. To nie mogło nas zaskoczyć. Świetnie, obradowić. Serp minął z łatwością gracza Krakowi. Oj, będzie tutaj miał problemy po meczu. Jest jeszcze Kante. Po co nam Engolo, jak mamy Jose? No chyba się tak nie nazywa. No, w sumie, w sumie, aż zapomniałem, jak on się nazywa w tym momencie. Ale najważniejsze, że jest naszym napastnikiem i mamy naprawdę dobrego gracza. Tak, Jose Kante, przynajmniej tyle trafiłem. No, czasem i głupi ma szczęście. No i możemy sobie zobaczyć oceny. Kanty graczem. Spotkania trzy bramki do tego jedna, asysta 10-0, to mówi samo za siebie. No i bez przedłużania, oczywiście, przechodzimy dalej. No i spokojne, zwycięstwo kolejne. Naprawdę obecnie to jest różnica klasy, jeśli chodzi o nas, a naszych rywali. 25 punktów, pięknie to wygląda. I jak Jakdańsk na zakończenie. Ostatnie spotkanie w tym materiale. Oby było zwycięskie, no bo to byłaby piękna wisienka na torcie. I bez przedłużania, zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze Kanté panuje nad tą piłką. Wycofanie, Andre Martinsz, jeszcze na skrzydło tutaj rewelacyjnie zagraliśmy, w szołek do prawej nogi, Andre Martinsz piętką, Kafu, Gwilia, i to musiała być bramka. Banalna sytuacja dla Gruzina. Jak widzimy tutaj szybko Lechia stara się odpowiedzieć, Fila pędzi skrzydłem, ma za dużo miejsca i czasu. Pajszą czy przejmie to? Nie, ale jest tutaj strzał Haraslina. Ale Majecki ma klej na rękawicach. I rzut wolny dla Lechigdańsk. Gdańsk. Gajos wznawia grę. Długo się zastanawia. Mocna wrzutka na pole karne. Kubicki zgranie i Perez Niestety bramka wyrównująca. Z pięciu metrów nie mógł się pomylić. Dobrze Gwilia panuje nad tą piłką. Ależ z łatwością zwiódł przeciwnika. Kantę rewelacyjnie Gwilia. Gwilia przedziera się i broni niestety Kucjak. Słowak pokazał, że jest klasowym bramkarzem. No i jeszcze będziemy świadkami oczywiście rzutu rożnego, no bo w takiej sytuacji jest to oczywista decyzja dla sędziego. I patrzymy, co wymyśli Gwilia. Dośrodkowanie na pole karne, jeszcze tutaj zamieszanie kafu do środka. Jak to się skończy bramką? To bodajże Lukinias zdobywa bramkę na 2 do 1 dla Legii. Dobrze, Augustyniak wygrał to. PRS, Wolski, jeszcze mocny strzał w słupek. No, mamy szczęście w tej sytuacji. Dobrze, Hyun, tutaj zagranie. Jeszcze wypuszczenie. Zobaczmy Nowikowas. Arwydas, Nowikowas, Weszowicz, Hyun! 3-1. To spotkanie w tym momencie się zakończyło. Jak widzimy, jednak Lech jest innego zdania. Starają się cały czas atakować. Haraslin. Haraslin na skrzydle. Centruje. Majecki piąstkuje. Kto przejmie tą piłkę? Na szczęście gracze Legii Warszawa. Jędrzejczyk, jeszcze tutaj zagranie. Remi, Jędrzejczyk. Jest Kante wycofanie, na spokojnie konstruujemy tą akcję, Jędrzejczyk, Andre Martinsz, Gw Nowikowa z Kanté, to była zabawa, 4-1, wynik mówi sam za siebie. Ostatnia akcja tego spotkania, Haraslin, przed szansą, ładne podanie, Pajszą w polu karnym, Majecki świetnie się przesunął i z łatwością odbił to uderzenie, 4-1 dla Legii Warszawa. No i koniec tego spotkania Legia na spokojnie wygrywa 4 do 1. Widać tutaj było różnicę klas. W ogóle w tym materiale graliśmy fantastycznie, jeśli chodzi o zespołowość. No i to mnie cieszy. Tutaj widzimy statystyki. No po prostu deklasacja. No ale Lechia też miała jakieś tam swoje okazje. Ale bronił bardzo pewnie Radosław Majecki. Tutaj widzimy Jędrzejczyk, jedna asysta, i to wystarczyło do zostania piłkarzem meczu. 3 interwencje Majeckiego, cztery kucjaka. Dobra, że bez większych błędów. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po ostatnim spotkaniu. Dzisiaj perfekcyjny materiał. Nie mieliśmy żadnych problemów z pokonywaniem naszych rywali. W każdym meczu były to pewne zwycięstwa. No i to mnie bardzo cieszy. Na samym dnie Raków-Częstochowa przed ostatni EKSL, Łódź. Trzecia od końca korona na Kielce. Następny odcinek to spotkania z kim? Zobaczmy. Piast Gliwice, potem Lech Poznań, Wisła Kraków, Arka Gdynia i Górnik Zabrze. Okej, okay. moim zdaniem rywale spokojnie do pokonania, jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Jeśli będziemy grać na swoim bardzo wysokim poziomie, to myślę, że jesteśmy w każdym spotkaniu w stanie zdobyć 3 punkty. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!